serdecznie zapraszamy na przedstawienie pod tytułem Książę szuka żony. Przedstawienie to zostało przygotowane przez rodziców i nauczycieli naszej szkoły. Powstała taka grupa teatralna i chciałyśmy na podsumowanie pracy półrocznej dzieci, na zakończenie karnawału przed walentynkami w tłusty czwartek właśnie dla Państwa dzisiaj wystawić to przedstawienie. Zapraszam serdecznie. Pierwsze Królestwo Cesarza.
potem król był przebierać się, aż trafił na sprytnego człowieka, który mu sprawił niewidzialne szaty. Od tego czasu cesarz zachowuje się bardzo dziwnie. Ma jednak córkę, słynącą z niebywałej urody, ale i z czegoś jeszcze. Zobaczcie jednak sami. Cesarzu, poszukuję żony. Słyszałem, jak piękna jest twoja córka, dlatego bardzo chciałbym ją poznać. Oczywiście, możesz ją poznać w swoim pokoju i na pewno lepszej nie znajdziesz. Kaśka, chodź szybko! Jakiś wariat! Książę, tutaj cię woła. Czy to Kaj? Niestety nie, ale też mam piękne imię. Bardzo chciałbym cię poznać, piękna królewno. I kto wie, może pojąć cię za żonę. Witaj, piękny królewicz. Wiem, że moja uroda jest powalająca. Ale ja kocham innego. Co ty powiedziałaś? Wczoraj zręczyłam się z Kajem. Chyba wpadłam mu boko, patrz, patrz. Przecież on jest od ciebie młodszy, a ojciec o tym wie? Nie, a co ci do tego? Powiem mu. Aż trafił do królestwa świniopasa. Znacie go, drogie dzieci, doskonale. Nie ożenił się z wybredną królewną, lecz z jej siostrą. Król świniopas ma podobno córkę, którą jednak ukrywa przed światem. Mam kandydatkę, rozumiesz? Mam śliczną córkę. Rozumiesz? Przepięknej urody. Inteligentna. Oczytana. I proszę cię, nie wiesz. Nie wiesz to, że ukrywam ją przed światem. Ja tylko w pełni paparazzi, co ją ścigają non stop. Trzymam, ale dla ciebie będzie idealna. No ale gdzie ona jest? No jak gdzie? No przecież w kuchni je parówki na mleku, no. Czekaj, ja ją zawołam.
tonął w śniegu, a teraz włóczy się gdzieś po świecie, pewnie znowu coś mu wpadło do oka. No ale o ile pamiętam, to Kai jest narzeczonym córki cesarza, tylko bez szal. Ty chyba jesteś z innej bajki. Nie wierzę. Idę go szukać. Ale może ty byś się mną zechciała interesować? Jestem całkiem niezłą partią. Oj, nie, ja mam jeszcze czas. Muszę skończyć szkołę, potem studia. Nie mam ochoty na jakieś rządzenie królestwem. Siły na poszukiwania. Chyba zostanie kawalerem. Postanowił wrócić do domu, bo jak mówi przysłowie, wszędzie dobrze, ale w domu najlepiej. Na nią patrzy, a tu ołowiany żołnierzyk idzie dziarsko do Nie mogłem się doczekać na termin operacji tenasytu. Poszedłem do dziewczynka. On wystrugał mi piękną nową nogę. No ale kto jest ten dziewczynko? No jak to? No ten, co wystrugał Pinokio, a teraz wstrugał meble dla Ikea. A ten co ty taki smutny jesteś? A, nie znalazłem żony. Żony? To wypij Redbulla. On doda ci skrzydeł. Ja wypiłem i wpadł mi do głowy odlotowy pomysł. Musisz zrobić casting. Będziesz miał królewien do wyboru, do koloru. Ty to masz złe. Ten Redbull to musi być dobry. Ale ja i tak wolę sok pomidorowy. Królewicz wrócił do domu. Zrobił tak, jak mu doradził ołowiany żołnierz. Ogłosił casting, a żonę on zaraz. W komisji zasiedli. Matka, ona sprawdzała czystość i kulturę osobistą. Ojciec sprawdzał wygląd zewnętrzny, wymiary poszczególnych partii ciała. Musiała być niższa od księcia, wymiary 90, 60, 90. Natomiast nogi zgrabne, szczupłe i opalone. Zobaczcie sami, jak to się zakończyło. Wiesz co, mój drogi? Ten nasz syn nie jest wcale taki nieśmiały, jak myśmy myśleli. Ale po cóż urządzać jakiś casting? To niedorzeczne po prostu. Kochanie, przecież od życia coś mu się należy. I mnie też. A teraz... Cichutko wszyscy, bo zaraz zaczynamy! Na castingu na moją żonę. Do zamku przybyło wiele pięknych panien, ale niestety muszę wybrać tylko jedną. Po wstępnej selekcji postanowiłem do finału wybrać cztery panie. Kuzynko! Nie możemy się zrywać! Oj, dobrze. Zaczynajmy. Drodzy poddani, przed wami piękne kandydatki na żonę za króla. Przedstawiam swoje umiejętności, zdolności artystyczne oraz inteligencję. Zapraszamy pierwszą kandydatkę. Jest nią zimna jak lód, Królowa Śniegu. Brawa! Ja
Jestem królową lodu. Przybywam z dalekiej krainy, gdzie jest cudownie zimno, gdzie wiecznie pada śnieg. Jestem najlepszą kandydatką, gdyż mam alabastrową cerę, wrodzony cień, urodę i czar. Książę, chciałabym dla ciebie zatańczyć.
Nie, nie, bardzo proszę, troszeczkę mleczka dla cali mleczki. Bardzo proszę. Oj, proszę, panicko, proszę. A teraz czas na mój występ artystyczny. Zaśpiewą piosenkę, hej! Nie wpuszczać go! Absolutnie! Oczywiście, postaram się go zatrzymać! Proszę mnie wpuszczać! Powiedz na truszkę! Ej, ty, kamieniawczyk! Odwiedź to, bo przyszedzie do mnie walki! Pasterek, przepraszam, że cię zaniedbałem. Wybacz mi, wróć do mnie. Kocham cię. Obiecuję, że będę wypchał kapustę i pomogę ci przy owcach. A już ci to będzie mi pomogła, a co z moimi kominami, hej? Kominy oblecę i tobie pomogę, hej! Pomojcie go! Za bardzo lubi drog, a dziewczyna za bałkami to przecież piromanka. Oj, moim powołaniem chyba jest zostać starym kawalerem. To nieprawda, królu. Zobacz, jaka piękna anielica. Dzisiaj się mówi z tym wielka. Rozkwita z tego kwiata. Ale takiej pięknej księżniczki to ja jeszcze nie widziałam. Skąd ty się tu wzięłaś? No wiesz, z ziarenka wyrosła. Twoja mama mnie podlewała, to wspaniała kobieta. No ale przecież ty w bajkach zawsze byłaś taka malutka. Jak ty to zrobiłaś? Piłam mleko. Zalineczko, zostaniesz moją żoną? No pewnie. Może zostać moją syną.
to się dobrze kończy. Ale morał, a morał? Pileko, będziesz wielki. To też, ale myślę, że ważniejsze będzie co innego. Nie odbyłoby się to przedstawienie.
Bardzo dziękuję Państwu Starzyckim. Zapraszam. Wspomniała, była to pierwsza edycja. W związku z czym ja
proszę o pole.